Witam wszystkich. Dość już późnej chyba porze, powoli. Nazywam się Michał, jestem pracuję w firmie GetResponse i chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o produkcie GetResponse API, który współtworzę od samego początku i dokładnie chciałbym powiedzieć o jednym konkretnym elemencie, czyli o architekturze i o tym, jak ta architektura ewoluowała z czasem. GetResponse jest dużą dość aplikacją, która posiada w chwili obecnej dość już kilkuletnie API oparte o JSON RPC. I jakieś półtorej roku temu padł pomysł, żeby stworzyć nową wersję tego API. Może bardziej nowoczesną i napisaną w PHP, ponieważ ten JSON RPC był napisany w Perlu. I tą decyzję podjęto i zaczęły się pierwsze kroki, żeby w ogóle określić tak naprawdę, co my potrzebujemy zrobić, żeby to API powstało. I tak naprawdę to API powstawało trochę jak taki pseudo-startup. To znaczy, nie mieliśmy za bardzo konkretnych wymagań biznesowych. Był cel oczywiście określony, a celem było zwiększenie łatwości integracji z naszym API przez zewnętrznych partnerów. Natomiast nie było takiej dokładnej specyfikacji, co tak naprawdę to API powinno robić, jakie są wymagania klientów, deweloperów. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą iterację, która była tym początkiem tworzenia produktu, my jakby od strony IT określiliśmy sobie swoje własne cele, które musimy osiągnąć. Jakby pierwszym celem był czas, ponieważ nie znaliśmy wymagań biznesowych, takich specyficznych, nie wiedzieliśmy dokładnie, czego te API będzie musiało dokonywać w imieniu naszych klientów. Potrzebowaliśmy stworzyć to API w miarę szybko, w miarę łatwo to zaimplementować, a to wszystko po to, żeby zapewnić jakieś MVP, żeby dać klientom produkt, który spełni jakieś minimalne nasze wymagania, które sami sobie określiliśmy, ale to oczywiście nie będą wymagania, które, to nie będą wszystkie wymagania, które klienci będą chcieli, żeby te API spełniało. Więc chodziło o to, żeby jak najszybciej zebrać feedback od tych klientów. Oczywiście naszymi głównymi klientami były nasze wewnętrzne teamy. Był team, czy jest team mobile, który tworzy aplikacje mobilne, jakieś sponsorowe, jest team integration, który tworzy integracje zewnętrzne i tak naprawdę te dwa teamy były takim głównym partnerem w tym pierwszym feedbacku, jeszcze przed pierwszym oficjalnym releasem tego API. No więc architektura. No to jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli nie za bardzo mamy określone cele, takie konkretne, nie za bardzo znamy domenę, w której się będziemy poruszać, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że ten produkt GetResponse API stoi jako osobny klocek obok dużego produktu, jakim jest tak zwany Core App, główna aplikacja GetResponse'owa. Ona ma swoje jakieś reguły działania, ma jakąś swoją strukturę, dość skomplikowany, dość duży stack technologiczny i nie za bardzo jeszcze na tym etapie, na samym początku tworzenia projektu wiemy, z czego będziemy chcieli korzystać z tego Core Appa, do czego będziemy musieli się podpiąć, czy tam będą jakieś ograniczenia technologiczne, jakieś wymogi techniczne, które będziemy musieli spełnić, więc to jest trochę niepewność, tak? Nie znamy tego zakresu funkcjonalnego. No i ta aplikacja GetResponse'owa, którą mamy z boku, narzuca nam jakieś swoje własne wymagania, do których się musimy dostosować. W związku z tym architektura nie może być na tym początku jakaś skomplikowana. Nie możemy z góry obmyślać, jak to powinno być, bo nie wiemy, jak to tak naprawdę, co będzie nam potrzebne w przyszłości. No więc wiadomo, że wtedy architektura musi być prosta. To była pierwsza iteracja, to jest jakiś tam najprostszy MVC, like, standard, gdzie mamy jakieś kontrolery, mamy jakieś serwisy, które spinają, mamy jakieś use case'y, na dole mamy jakieś modele i te właśnie core'owa aplikacja, czyli te jakieś tam wywołania logiki biznesowej z naszego głównego produktu. I to, co jest między nimi, ta komunikacja, która zachodzi między tymi systemami, tymi warstwami, to są tak naprawdę proste PHP-owe array'ki. To jest to, co śmiga między tymi wszystkimi wywołaniami. To jest fajne i szybkie. To się dało zaimplementować bardzo szybko, natomiast oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie i są problemy, tak? Tworzymy aplikację, wypuszczamy jakieś tam pierwsze wersje beta dla naszych wewnętrznych klientów, no i się okazuje, że wraz z odbiorem jakichś tam pierwszych feedbacków, wymagań, poprawek, napotykamy na problemy. Głównym problemem jest struktura, jednolita struktura i utrzymanie tej struktury jednolitej. Czasami to się nie udaje i powstaje taki tworek i w związku z tym coś trzeba z tym zrobić. Ja najpierw pokażę wam, jakie były te przykłady tych problemów, gdzie nam się
nie udawało tej struktury utrzymać. Są dwa fragmenty kodu. Są tylko przykłady tak naprawdę. Mamy takie wymaganie biznesowe, że nie publikujemy zewnętrznie dla naszych klientów naszych wewnętrznych identyfikatorów. Nie ma ID-ków, które wylatują z bazy danych prosto do klienta. One są enkodowane jakimś tam alfabetem na postać jakąś tam alfanumeryczną. Więc jeżeli mamy jakieś resursy restowe, no to musimy te wszystkie ID-ki tych resursów w jakiś sposób kodować. Oczywiście w drodze powrotu, jak one do nas wracają, jako tam jakieś update'y czy inserty, musimy te resursy dekodować z powrotem do intów, które mamy w bazie danych. No i to trzeba robić wszędzie tam, gdzie ten ID akurat występuje. Ale czy mamy jakąś tam, nie wiem, funkcję typu encode, jakiegoś obiektu encoder, którą musimy za każdym razem w jedną i w drugą stronę użyć. No to trzeba robić ręcznie, trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie ID muszą być zakodowane, muszą być zdekodowane. Trzeba wiedzieć, na jakim etapie to jest robione. Czy już w tym miejscu, w tej klasie mam tą funkcję zdekodowaną, czy jeszcze nie i muszę to zrobić. To powoduje czasami jakieś problemy. Trzeba po prostu dodatkowy nakład umysłowy, gdzieś tam w twoim mózgu musi być ta osobna zapadka, która sprawdza, czy ta wartość już jest po dekodacji, czy nie, czy musi być dekodowana, czy nie i tak dalej. Ten sam przykład z datem, z date time'em. W bazie danych jest jakiś format date time'u. REST narzuca, ale standardem takim przemysłowym już w tej chwili jest to, że REST komunikuje się po ISO 8601. Więc to są dwa różne formaty danych, formaty czasu. No i my musimy z baz danych pobierając jakieś daty konwertować się do wersji ISO-owej i tak samo z powrotem, tak samo jak przy tych ID-kach, musimy to obracać z powrotem do formatu baz danych i do baz danych wrzucać. Także to też trzeba robić ręcznie, też trzeba o tym pamiętać, też trzeba tego pilnować, żeby to się nigdzie nie wymknęło, że tak powiem, w złym formacie na zewnątrz, albo żeby nigdzie do baz danych nie poszedł insert w złym formacie, żeby to było poprawnie obsłużone. Kolejnym przykładem jest trochę bardziej bardziej skomplikowany przykład, gdzie mamy pole status. Powiedzmy, że jest jakaś encja bazdanowa. Różne encje najczęściej mają jakąś taką binarną flagę typu włączony, wyłączony, jakąś taką binarny przełącznik, który mówi o tym, czy ten obiekt jest aktywny, czy jest nieaktywny. I oczywiście w różnych tabelach, w różnym czasie różni deweloperzy mogą nazywać te pola inaczej. To może być status, to może być pole isActive, to może być pole jakkolwiek nazwane i też może mieć różne wartości. Raz to jest true-false, raz to jest 0-1, raz to jest enable-disable, raz to jest active-inactive. I w związku z tym no masz różne dane wejściowe i masz różne nazwy pól. Natomiast REST mówi jasno, uniform interfaces, jeden z pryncypiów restowych, czyli my musimy dla klientów udostępniać jednolity format danych. Czyli jeżeli jest jakiś obiekt, jakiś resource restowy i on ma taki binarny znacznik aktywności czy bycia włączonym, wyłączonym, to powinniśmy go po pierwsze tak samo nazwać zawsze, w każdym z resursów i on musi mieć te same wartości. Musi mieć zawsze true, false, albo enable, disable, albo active, inactive, jak sobie my określimy ten standard, ale on musi być stały. Także musimy mieć teraz taką funkcję, która w magiczny sposób rozpozna wszystkie warianty wartości true i wszystkie warianty wartości false i odpowiednio je przekształci. I oczywiście te pole, które trafia na końcu do reprezentacji tego resursa na ekran użytkownika w formie JSON-a czy XML-a, również musi mieć zawsze pole status, mimo że w bazie danych te pole nazywało się zupełnie inaczej. To daje jeszcze dodatkowy overhead dla deweloperów, żeby pilnować tego, żeby te pole zawsze było status, a jak przyjdzie deweloper po 2 miesiącach nowy do projektu i robi jakiś zupełnie nowy resource, to niekoniecznie musi pamiętać albo wiedzieć, że taka reguła istnieje i że te pole musi być przekształcone i tak dalej. To trzeba pilnować, tak? To trzeba pisać dokumentację, trzeba o tym mówić, trzeba szkolić tych ludzi, żeby oni zawsze wiedzieli o wszystkich tych niuansach, które gdzieś tam mamy w środku zapisane. Na końcu jest najgorszy przykład, który chciałem wam pokazać, ponieważ to nas kopnęło w dupę i to mocno, ponieważ to jest taki przykład, który się na produkcję wymknął i z którym mamy do dzisiaj problem. Mamy pole flux, która występuje w kilku naszych resursach. To jest taki zwykły znacznik informacyjny, że dany obiekt ma jakieś flagi, to jest po prostu lista tych flag rozdzielonych przecinkiem, to jest pole stringowe w bazie danych. I my to prezentujemy użytkownikowi na zewnątrz, przez API, przez jakiegoś tam REST-a, przez JSON-a na przykład. Natomiast decyzją biznesową stwierdziliśmy, że my chcemy to prezentować w formie tablicy, a nie zwykłego stringa. Czyli eksplodujemy to na wyjściu. Zrobiliśmy to wszędzie, za wyjątkiem jednego miejsca. I teraz niestety jest na produkcji, ja nie powiem wam gdzie, ale jest na produkcji jedno miejsce, gdzie te pole flags istnieje, ale jest stringiem.
A ponieważ to już jest kod na produkcji i ludzie do tego się już podpięli i mają już integrację, to teraz nie możemy tego zmienić bez zmiany wersji. To już jest kod zamrożony w tej chwili, tak? Bo jakbyśmy teraz zmienili wersję, no to nam się zmienili tą wartość na tablicy, nam się po prostu klienci to są skarżyć, że im API przestało działać, bo oni oczekują w tym miejscu stringa, a nie tablicę. Także jedynym rozwiązaniem jest przejść na nową wersję, gdzie ten błąd zostanie naprawiony. Czyli ogólnie te PHP-owe arraye i te manualne wstawki no nie są dobrym pomysłem, tak? No to druga iteracja. Wiemy, co jest nie tak, wiemy, gdzie jest nasz największy, taki najbardziej widoczny, namacalny problem, z którym się w tej chwili borykamy, no to trzeba poprawić. No i celem jest tak naprawdę coś, co istnieje wreszcie, o czym już w tej chwili używałem tej nomenklatury. Jest coś takiego jak REST Resource. Jest obiekt zdefiniowany w tej pracy doktorskiej na temat REST-a, który mówi, że jest sobie byt, nazywamy go resource'em, który jest jakąś wewnętrzną, biznesową reprezentacją jakiegoś bytu bazodanowego albo jakiegokolwiek innego. I my możemy ten byt, ten resource zaprezentować w formie jakiejś reprezentacji, czy to JSON-owej, czy XML-owej, użytkownikowi poprzez właśnie transakcje restowe. Czyli skoro mamy taką definicję, no to użyjmy tego obiektu, zaimplementujmy ten obiekt resource. Stwórzmy resource'y dla różnych naszych transakcji, zdefiniujmy tam jakieś własności, opakujmy sobie poszczególne pola, takie jak właśnie ten status, czy date time, czy resource ID, w jakieś małe value objecty, które enkapsulują nam zachowania tych właśnie obiektów, żeby ukryć w środku te wszystkie niuanse, o których mówiłem. Dzięki temu taki resource może być sam się opisywać. Po drugie, dostajemy wtedy kontrakt. Zamiast prostych PHP arrayów, które krążą między serwisami, kontrolerami a modelem, mamy już kontrakty, jest interfejs zdefiniowany, ten resource ma jakieś metody publiczne, ma jakieś gettery, do których się możemy odwołać. Możemy to typować i tak dalej, możemy sprawdzać, czy poprawne obiekty wędrują w poprawne miejsca. Automatycznie dostajemy po prostu kontrakt między naszymi warstwami. No to jak to wygląda? No tylko tak, to jest jedna różnica. Nagle zaczynamy używać resource'ów. Wszystko jest ok, wszystko jest pięknie. To wygląda w ten sposób, że tak jak mamy ten pierwszy przykład z ID-kami, tworzymy sobie value object o nazwie resource ID, który może sobie dziedziczyć interfejs JSON Serializable i w metodzie serialize zapewniamy sobie to, że tu zawsze jest pobranie wersji zenkodowanej na stringa. Czyli zawsze, jeżeli weźmiemy sobie resource o nazwie resource ID i zrobimy na nim JSON encode, to zawsze ten encode spowoduje, że tam będzie string. Nigdy nie będzie int. I tak samo jest z każdym innym przykładem. Mamy date time, tworzymy obiekt value typu date time, upewniamy się, że w serialize leci zawsze format ISO. Mamy pole status, tworzymy sobie value object status, gdzie enkapsulujemy to zachowanie translacji różnych stanów na różne, na jedne byty true false. W ten sposób mamy zawsze true false na wyjściu. Te kliki openy, w zasadzie dać exploda na tym returnie i zawsze będzie array. Gdziekolwiek te pole, ten value object się pojawi, to zawsze będzie array. I wszystko jest ok. Zaczęliśmy to implementować. I tak po jakichś 3 tygodniach się okazało, że w trakcie implementacji gdzieś tam dochodziła jakaś nowa logika, jakieś nowe edge case'y, trzeba to było jakoś oprojektować i te resource nam spuchły i de facto stały się encjami, domenowymi encjami. A jakie to rodzi problemy? Ano takie, że to się stało nagle dość skomplikowane do użycia. Bo teraz mamy jeden obiekt, który robi kilka rzeczy. I mamy SRP violation. Bo nagle obiekt typu resource ma domenową logikę, ale przy okazji wie, jak się zaprezentować na widoku. Ma wersjonowane zeszyty, tak? Ponieważ ma dodatkową logikę, to jest dość skomplikowane w konstrukcji, ponieważ tam jest jakieś dodatkowe dependencje, które strzykują przez konstruktory, one mają swoje własne dependencje. Pisanie pod to unit testów staje się trochę trudne, bo jest ogromna ilość moków, które trzeba potworzyć, żeby cokolwiek potestować. To jest coraz większy problem. No i oczywiście no, my mamy separację warstw. Mamy widok, mamy model, najbardziej od siebie oddalone byty, które powinniśmy mieć, ale one są zeszyte w jednym obiekcie. No to coś jest nie halo, tak? No to zatrzymujemy etap drugi, drugą iterację. No i z powrotem do deski kreślarskiej myślimy, co teraz z tym zrobić. No, trzecia iteracja. Pomyśleliśmy, wpadliśmy na trochę lepszy pomysł. Przede wszystkim, co jest naszym celem trzeciej iteracji?
Po pierwsze, musimy odseparować te warstwy. Warstwa widoku musi wylecieć z tego obiektu. Musimy ją osobno trzymać. Nie możemy jej trzymać razem. To jest SRP violation. Tego nie możemy robić. Po drugie, musimy upewnić się, że ten model, który mam na dole, ten domain model, nigdy nie wypłynie do góry znowu. Żeby nigdy już nie było sytuacji, kiedy po 2 latach znowu spiliśmy za sobą te 2 warstwy. Musimy zablokować w kodzie taką możliwość. No jak to osiągnąć? Na kilka sposobów. Po pierwsze, wprowadzamy wrapery na wejście. To jest dodatkowo dodatkowa informacja, bo dążymy ku CQRS-owi i nie ma go jeszcze, to nie jest jeszcze CQRS, ale już zaczęliśmy powoli separować komandy od query i mamy po prostu wrapery, które zapewniają nam interfejs wejściowy do tej domenowej logiki, dzięki którym po prostu mamy konkretne byty, które są przekazywane do metod typu dodaj kontakt, usuń kontakt, dodaj newsletter, usuń newsletter i tak dalej. Mamy definicję i to jest OK. Repozytory tam wykonuje jakieś akcje, ta logika domenowa wykonuje jakieś akcje, pobiera dane z bazy, tworzy obiekt, tworzy encję domenową. Czyli ten byt, który powstał na początku, stał się teraz pełnoprawną domenową encją, tylko on już nie ma tego widoku w sobie. My to wycięliśmy z tego widoku gdzie indziej. Tam jest tylko domenowa logika, nie ma nic a propos wersjonowania, a propos formatu danych wyjściowych i tak dalej. Tam jest tylko domenowa logika, która po prostu enkapsuluje jakieś zachowania i ma jakieś dane w środku. Serwisy tą logikę uzyskują z tego repozytorium, w jakiś sposób opracowują dodatkowo, generują dodatkowe requesty do innych serwisów, jakoś agregują dane, przetwarzają jakieś kalkulacje, cokolwiek robią, co muszą zrobić według tego konkretnego use case'a. Wynik tych operacji to tak naprawdę są dane, które musimy teraz przekazać na widok, do użytkownika. No i tu wchodzi ta separacja domenowej logiki, ponieważ na widok nie idzie ten obiekt, tak? Ta encja nie trafia z powrotem do kontrolera. Zamieniamy tą encję na DTO, który jest głupim, płaskim konstruktem posiadającym jakieś dane, ale nie posiadającym żadnych zachowań. Są tylko i wyłącznie dane, które zostały spłaszczone do jakiejś takiej formy, która po prostu zawiera to, co ma być na końcu gdzieś tam zaprezentowane użytkownikowi. Na razie jeszcze w postaci takiej nie JSON-owej, nie przygotowanej do JSON-a. Po prostu są dane, które wiemy, że muszą być na wyniku. I to trafia do kontrolera. No i teraz kontroler musi to przekazać do czegoś, co zrobi z tego widok. No i od tego jest presenter. Jest presenter, czyli to jest ta część, którą wycięliśmy z tych resursów pierwszych, przy drugiej iteracji. Wycięliśmy to, lekko zmodyfikowaliśmy, tak że to teraz jest już niezależne od JSON-a, tam nie ma interfejsu JSON Serialize, jest to trochę w inny sposób zrobione. Mamy tam po prostu klasę, która potrafi wyciągnąć z tego informacje, złożyć z tego strukturę, którą chcemy zaprezentować, odpowiednie envelopy na tej strukturze wykonać, a potem to jest po prostu przekazywane do już konkretnej klasy serializującej. Czy to będzie klasa JSON, czy XML, czy cokolwiek będziemy sobie ewentualnie kiedyś wymyślali, to tam już tylko jest prosty JSON encode albo jakiś tam simple XML generowany z tego. I to wszystko. Mamy po prostu teraz gotową separację. To jest implementacja, która trwa w tej chwili. Mamy pierwszą paczkę, jakieś tam 25% kodu na produkcji w czwartek chyba. Wyszło i na razie działa. To jest, mam nadzieję, już ostatnia iteracja architektoniczna. No zobaczymy, jak to będzie. No ale ten proces, który był od samego początku, ostatni rok czasu, kiedy zaczęliśmy od braku jakiejkolwiek architektury i braku w ogóle pomysłu na to i doszliśmy do w miarę kompleksowej, takiej już troszkę skomplikowanej architektury, która nam załatwia nasze problemy. I ten proces był stopniowy, ewolucyjny i podejmowaliśmy decyzję o zmianie struktury dopiero wtedy, kiedy faktycznie mieliśmy jakiś problem. Coś trzeba było rozwiązać, coś trzeba było zmienić, bo w tym momencie dochodziliśmy do wniosku, że to już nie wystarcza. Tak jak powiedział to kiedyś Uncle Bob, najlepsza decyzja jest ta, której nie musisz podjąć. Odsuwaliśmy w czasie decyzję o zmianie architektury tak długo, jak się dało, tak długo, jak ten system działał. Jak przestawał działać, to podejmowaliśmy jakąś akcję, żeby to naprawić. To tyle. Dziękuję za uwagę. Slajdy z tej prezentacji są na SlideShare. Moja prezentacja jest na JoinIn. Dzięki.